wkładać? No wiesz, które chcesz, wkładaj sobie tutaj. Zaraz ci domek jakiś poszukam. Dzisiaj w ośrodku jest wielkie wydarzenie, gdyż fundowaliśmy dla 130 dzieci paczki świąteczne. Oprócz tego wydajemy zabawki. Akcja została zorganizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy, szczególnie przez pracowników socjalnych. Jest to druga edycja zbiórki zabawek. Na stronie internetowej zostało umieszczone ogłoszenie, że MOPS organizuje drugą edycję zbiórki zabawek, które zostaną przeznaczone dla naszych dzieci, dla naszych podopiecznych dzieci. Także tych zabawek mnóstwo, naprawdę, że jesteśmy zaskoczeni, że aż tak ludzie są hojni i podarowali te zabawki. To jest drugie życie zabawek, bo wiadomo, dziecko bawi się, już się znudzi i po czasie już niepotrzebne są, a tutaj my zebraliśmy, żeby przekazać tym dzieciom drugie życie tych zabawek. Do tej akcji, bo oprócz pracowników socjalnych, Miejskiego Ośrodka i wszystkich pracowników ośrodka włączyli się tak samo inne instytucje z szkoły i przedszkola, jak i z Turku i poza naszej miejscowości. Także jestem bardzo wdzięczna i również moi pracownicy, że taki szeroki odgłos te zabawki miały tutaj wielkie znaczenie dla naszych dzieci i kiedy przyszły, to im naprawdę oczy wychodziły, bo jeszcze w życiu nie widziały, że tak tyle może być zabawek i mogą sobie wybrać, co tylko sobie życzą. Oprócz tych zabawek jeszcze mamy świętego Mikołaja, śnieżynki, którzy wydają paczki świąteczne, bawią się z dziećmi, no i pomagają również wybierać te zabawki. Około 130 dzieci na dzień dzisiejszy mamy zaplanowanych, że tyle jest do odbioru paczek i tyle dzieci tutaj dzisiaj się na pewno zgłosi po odbiór tych zabawek i paczek świątecznych. Również chcę serdecznie podziękować w imieniu własnym, jak i moich pracowników za te zabawki, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Przyniosły one radość dzieciom, a jednocześnie niekiedy były dla tych dzieci jedyną taką zabawką pod choinkę. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, jak i wszystkim instytucjom, które włączyły się w tą akcję.